Inwestycje w gminie Odzimek to będzie jeden z tematów rozmowy dnia. Małgorzata Dziś-Skupińska, witam Państwa. A moimi Państwa gościem jest Mirosław Wieszołek, burmistrz Odzimka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, zima nam się prawie skończyła, chociaż jeszcze się zastanawialiśmy po południu, czy zdąży Pan dojechać na rozmowę, bo przecież napadało. Jaki to był sezon zimowy w gminie, gdy trzeba było szukać oszczędności? Powiem tak, sezon zimowy rozpoczął się już w zeszłym roku i najtrudniejsze wydatki finansowe mieliśmy jeszcze w 2022 roku. Grudzień był wyjątkowo mroźny, wyjątkowo opadowy, a więc używaliśmy służb wtedy najczęściej i najwięcej wyjazdów w przeciągu tego sezonu zimowego odnotowaliśmy w zeszłym roku budżetowym. W tym roku oczywiście zima odeszła, mam nadzieję, na wschód i dopiero marzec staje się teraz takim miesiącem, gdzie jeszcze nie wiemy, jakimi zasobami będziemy musieli pracować na naszych drogach lokalnych. W chwili obecnej jesteśmy gotowi świadczyć wszystkie usługi na terenie dróg gminnych i zabezpieczyć bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Odzimek. No i ci mieszkańcy jeszcze muszą dogrzać te mieszkania. Czasem się marzec był takim miesiącem, kiedy można było już przeoszczędzić, gdy słońce w ciągu dnia zaświeciło, a tu mamy zimno. Jak mieszkańcy znieśli tę zimę? Węgla dla wszystkich starczyło? Starczyło. Wśród wszystkich wniosków, które gmina Odzimek otrzymała od mieszkańców, bo było ich prawie 1000, wykonaliśmy preferencyjną sprzedaż węgla dla ponad 600 osób. W chwili obecnej duża część mieszkańców tak naprawdę aurą podjęła decyzję o częściowym wycofaniu się z zakupu tego węgla. Myślę, że ponieważ sam program jest przedłużony, jesteśmy także gotowi, aby wszystkie wnioski mieszkańców zrealizować. Myślę, że właśnie luty, który był tym takim ciepłym miesiącem, powodował, że mieszkańcy poczuli, że to może być także okres taki zimowy, gdzie te oszczędności są możliwe również w ilości spalanego węgla. Tak, oszczędności to jest słowo klucz powtarzane przez wszystkich, właśnie zarówno przez mieszkańców, jak i przez samorządowców, bo one się bardzo liczą w budżecie. Jaki budżet, jak Pan ocenia ten budżet, który no już jest przecież od 2 miesięcy realizowany w Odzimku? Budżet 2023 roku jest budżetem oszczędnościowym. Tworząc projekt tego budżetu, zdecydowaliśmy się z Panią Skarbnik na bardzo szeroko zakrojone oszczędności w zadaniach bieżących, które realizuje gmina. Zdecydowaliśmy się jednak, że aby ten budżet nie był oszczędnościowy w zakresie wydatków majątkowych, inwestycyjnych i przeznaczyliśmy na wydatki te ponad 11 milionów złotych. Niestety w niektórych obszarach, niektórych zadań skłonni będziemy poczekać jeszcze do końca pierwszego półrocza, aby podejmować pewne działania związane z realizacją przetargów, z realizacją poszczególnych wniosków mieszkańców. Podrażało życie mieszkańcom w mieście w związku z tym budżetem? Szukaliście tutaj tego sposobu, żeby zdobyć jakieś pieniądze, sięgając do kieszeni podatników? Tak. Niestety, tak jak wzorem innych samorządów, gmina Odzimek podniosła stawkę podatkową, również stawka za gospodarowanie odpadami wzrosła. W roku 2022 zakończył się kontrakt z wcześniejszym usługodawcą oraz znacząco wzrosły ceny na rynku. Gmina Odzimek w tym roku dopiero wyłoniła w przetargu nowego wykonawcy usługi gospodarki odpadami, a w związku z tym także cały system podrożał względem poprzednich 2 lat. W perspektywie zaś tych kosztów, które niestety trafia nas jako samorząd, również podrażały koszty pracy. Zaczęłam naszą rozmowę od zapowiedzi, że będziemy rozmawiać o inwestycjach w Odzimku. No i szykuje się największa od lat inwestycja drogowa. Tak, w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy pozytywną informację o tym, że w ramach rządowego programu rozwoju dróg gmina Odzimek uzyskała dotację, dzięki której będzie mogła zrealizować jedną z największych inwestycji drogowych, które czekały już wiele lat na realizację. W roku 2009 jeszcze poprzednik Jan Labus wraz z Radą Miejską podjął decyzję o wyemitowaniu obligacji celem realizacji inwestycji drogowych od roku 2020 do 2022
realizowaliśmy te inwestycje we wszystkich miejscowościach, sołectwach oraz mieście Oziemiak. Natomiast w ostatnich tygodniach jesteśmy przygotowani do zorganizowania przetargu oraz realizacji inwestycji ulicy Powstańców Śląskich Wschodniej, która to inwestycja pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. Tak naprawdę te tereny są mocno zdegradowane, są terenami pochutniczymi, w których planujemy, aby przedstawić ciekawszą propozycję inwestowania w gminie Oziemiak. No właśnie. Gminy potrzebują stref przemysłowych, bo one często przyciągają inwestorów. Gdy są inwestorzy, rozwija się rynek pracy. Rozpoczyna się takie koło zamachowe do rozwoju miasta. Też tak u Was będzie? Jesteśmy od samego początku, sam osobiście, bardzo mocno związany z potrzebą rozwoju gospodarczego w naszej gminie. Ten rozwój gospodarczy potrafię sobie wyobrazić właśnie przez zorganizowanie terenów, które zaproszą małe, średnie firmy do zagoszczenia w Oziemku. Oczywiście te tereny wymagają odpowiednich nakładów inwestycyjnych z samorządu. Te zadania są właściwie ograniczone do uzbrajania tych terenów. I w ramach tych wszystkich przygotowań już w 2020 roku wraz z podpisaniem porozumienia z Wałbrzyską specjalną strefą ekonomiczną stworzyliśmy warunki przedsiębiorcom do przybywania do Oziemka. Natomiast w wielu miejscach, które przeznaczamy pod przemysł, a które także zostały przygotowane w podjęciu uchwały o nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który takie tereny przemysłowe otwiera, potrzebowaliśmy w zdegradowanych terenach inwestycji drogowych, które pozwolą tych inwestorów zaprosić do nas. Tak, no drogi są konieczne, by właśnie prowadziły do takich stref. Jakich inwestorów pan tam widzi? Przede wszystkim... Albo widziałby pan? Przede wszystkim tereny pochutnicze były wcześniej związane z przemysłem i to takim przemysłem ciężkim. Wydaje mi się, że w wielu obszarach Oziemek ma bardzo szeroką gamę przedsiębiorców i tutaj akurat nie chciałbym ograniczać żadnemu z przedsiębiorców w pomyśleniu o naszej gminie. Jesteśmy również wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w kontaktach i średnio jedna lub dwie firmy miesięcznie są zainteresowane rozmowami z właścicielami terenów pochutniczych. Zdradzimy kto? Czy jeszcze będzie to owiane tajemnicą? Właściwie są to naprawdę szeroko rozumiane firmy. Jest to fragment przemysłu hutniczego. Oczywiście są również firmy, które przygotowują się pod budowę dużych hal magazynowych. Na tą chwilę właściwie gmina Oziemek jest skazana na rozmowy i pośrednictwo z właścicielami tych terenów. Aby te tereny mogły tak naprawdę trafić w ręce inwestorów, musimy również skłaniać właścicieli do tego, aby mogli uwolnić te tereny pod sprzedaż. Jeżeli pojawią się zakłady, to pojawią się pracownicy. Czy oni będą mieli gdzie mieszkać w Oziemku? Powiem tak, że obecnie gmina Oziemek, miasto Oziemek jest dosyć dużym terenem, zagęszczonym terenem, gdzie w ostatnim czasie właściwie wzrastało przede wszystkim budownictwo jednorodzinne. W najbliższym planie, który punktowo zmieniamy dla miejscowości Oziemek, przeznaczymy tereny również pod zabudowę wielorodzinną i chcielibyśmy do tego procesu zaprosić deweloperów, aby tymi terenami się zainteresowali, aby stwarzali warunki dla mieszkańców gminy Oziemek, miasta Oziemka, do tego, aby takie budownictwo mogło wzrastać. Jesteśmy przekonani, że dla każdego z przedsiębiorców najcenniejszą rzeczą są kadry i te kadry również mają oczywiście potrzeby, aby związać się z terenem Oziemka na dłużej, więc jesteśmy świadomi potrzeb mieszkaniowych, które w gminie Oziemek już istnieją obecnie. Więc gdy będziemy mieć już zakłady i będziemy mieli ludzi, którzy będą mogli gdzie mieszkać, a będą to ludzie, którzy będą mieli pewnie rodziny w wieku produkcyjnym, to trzeba będzie dzieci posłać do szkoły. Jak tutaj wygląda oświata w Oziemku? Oświata w Oziemku staraliśmy się, ja osobiście bardzo intensywnie diagnozować. I od samego początku, już w roku 2020, okazało się, że wśród rodziców dzieci rekrutujących się w żłobku naszym publicznym około 40 rodziców zostało
poinformowanych o braku miejsc. Już w roku 2020 podjęliśmy działania, aby pozyskać środki finansowe na rozbudowę żłobka i w lutym 2022 roku wraz z pozyskaniem środków finansowych taki żłobek został otwarty. Równolegle w Grodzcu udało nam się dzięki Funduszowi Inwestycji Lokalnych wybudować nowe przedszkole. W wielu miejscach, jak w Antoniowie, taki oddział przedszkolny został na nowo wyremontowany z możliwością otwarcia tam oddziału. Jesteśmy od razu przygotowani, aby młodym rodzicom i ludziom, którzy mają oczywiście potrzeby pozostawienia pod opieką, zaopiekowania się i dzieckiem żłobkowym, i dzieckiem przedszkolnym, stworzyć kompleksowe warunki do tego, że akurat oświatę chcielibyśmy, aby była silną wartością przeprowadzki do gminy Oziębek. Zwłaszcza, że w tej oświacie różnie było jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, gdy wahano się, rozważano przejęcie, prowadzenie szkoły numer jeden, przenosiny dzieci, rodzice protestowali przecież. Zdarzyło się w roku 2020 również, że przepracowaliśmy w gminie Oziębek jako samorząd model kompleksowego zreorganizowania jednostek szkolnych. W marcu 2021 roku postanowieniami kuratora, decyzjami, które zapadły wcześniej w ramach uchwał Rady Miejskiej, zatrzymaliśmy ten proces. W chwili obecnej te placówki jakby prowadzą bieżące rekrutacje, aby formować pełne ośmiooddziałowe szkoły. Myślę, że to jest temat, który jako samorząd gminy Oziębek już przepracowaliśmy i wydaje nam się, że obecnie bardziej chcielibyśmy wsłuchiwać się w głos mieszkańców i tworzyć takie warunki, jakie mieszkańcy sformułują swoimi wnioskami. Ostatnie pytanie, bo już czas nam się kończy. Czego się nie udało zmieścić i pan żałuje w budżecie tegorocznym? Jeżeli chodzi o inwestycje, to na pewno nie mamy jeszcze wystarczających środków na rewitalizację dworca kolejowego. Zabezpieczyliśmy środki w wysokości 400 tysięcy złotych i będziemy na pewno starali się o pozyskanie dodatkowych środków. Już w najbliższym czasie, do końca marca, istnieje możliwość złożenia wniosku o remonty i przebudowy obiektów zabytkowych. Środki, które by były potrzebne gminie, aby kompleksowo zrewitalizować dworzec, to prawie 2 miliony złotych, 1 800 000 w wersji takiej najuboższej. No i liczymy, że jeżeli takich środków jeszcze nie pozyskamy, ten remont dworca będzie musiał poczekać jeszcze na kompleksowe wykonanie. Natomiast w budżecie zaplanowaliśmy 400 tysięcy, ale myślę, że obecnie będzie to niewiele. Myślę, że rozpoczniemy remont, ale będzie on wymagał jeszcze kolejnych ładów finansowych. A my się będziemy przypatrywać. Będziemy oczywiście widzów Kuriera Polskiego informować o tym, co się dzieje z dworcem w Ozimku. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem był Mirosław Wieszołek, burmistrz Ozimka. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam widzów. A ja Państwu życzę spokojnego wieczoru.